Witam Was, kochani. Ostatnio bardzo ciekawy temat oglądałem. Nazywało się to pola morficzne. Co to w ogóle jest? Pierwszy raz w życiu w ogóle się z tym styknąłem. Wiem, że to jest i każdy z nas gdzieś tam z tyłu głowy to wie, że to jest. A jest to na takiej zasadzie, że ostatnio też widziałem taki program na TED i to było takie potwierdzenie, gdzie kobieta, która zajmuje się genetyką całe życie, opowiadało, jak w ich laboratoriach myśleli, że kiedy ludzkość odkryje w ogóle nasze DNA, jak to rozkroją i zrozumieją wszystko, czym jest związana genetyka i wszystkie informacje, które przekazujemy z pokolenia na pokolenia, to przez to, że znajdą odpowiedzi w tej DNA, to będziemy wszystko już wiedzieli. Ona mówi, że wszystko rozkroili, pokroili i nie odpowiedzi było żadnych, zero, nie było żadnej odpowiedzi. I ona zaczęła mówić o tych polach morficznych. Ja taką słucham. I moi kochani, to jest na takiej zasadzie, że stwierdzono, że od kilku dekad nasza cywilizacja nie dokonała żadnych odkryć. Zobaczcie, na początku XX wieku Tesla, Einstein, ile było w ogóle odkryć ludzkości. A dlaczego teraz nie ma tego, że ludzkość, można powiedzieć, że otaczają się taką technologią, a nie możemy niczego nowego odkryć? Z tego względu, że bardzo dobrze było tu powiedziane, że nasze konserwatywne myślenie, instytucjonalne, instytucje takie jak wyższe szkoły, wyższe jakieś tam uczelnie, po prostu limitują nas. I doktorzy, którzy chcą na przykład odkrywać coś, cokolwiek, albo chcą na przykład napisać pracę doktorską na ten temat, nie mogą tego zrobić. Chcą, ale nie mogą, bo wiadomo, jak to wszędzie na tym świecie jest materialne życie, że potrzebujemy pieniędzy i się boją, że jeżeli podejmą się takich prac, to stracą status doktora. Wiadomo, taka instytucja zobaczy, stwierdzi, że on gada głupoty, nie może tylko udowodnić i go zrzucą, nie będzie doktorem. No ale jeden doktor się podjął tego i robił, tak jakby wziął pieniądze od ludzi i robił badania na kurczakach małych, które się dopiero urodziły. I kurczaki, które się rodzą, pierwsze co usłyszą albo zobaczą, co się ruszają i daje to jakieś odgłosy, to oni za tym dążą, biegną. I uważają, że to jest matka. I ten doktor stworzył takiego małego robota, który miał taki rysik i wypisywał, jak on chodzi. On po prostu tam miał najprostsze dane, jakieś 1-0 i chodził jak chciał, można powiedzieć, chodzić jak chciał. I te kurczaki zaczął podkładać do tego robota i ten robot, można powiedzieć, niczego nie robi do tego momentu, kiedy tak jakby kurczak zbudował taką małą więź z tym robotem i zaczął myśleć, że to jest jego matka i chodził za nim, tam stukał go, a na siłę ten doktor zabierał i wkładał do takiego akwarium jakby za szybą od tego robota, a ten robot dalej tak chodził, ale te piskle, takie było zbliżenie, jak zaczęło coś tam machać tymi skrzydełkami i jakby siłą tego właśnie pola morficznego zaczął przyciągać tego robota do siebie, bliżej. I oni nie wiedzieli, co zgrałem, myśleli, że to jest jakaś pomyłka albo coś. I tak przez 40 czy 50 innych piskląt spowodowali to, że próbowali to odnaleźć, czemu tak się stało. Wzięli wszystkie młode piskla, które się dopiero urodziły, robili ten eksperyment, ale piskla, które już wiedziały swoje matki, które miały, to już tego nie mogły zrobić. Więc właśnie oni na takiej zasadzie, ten doktor udowodnił, że te pola morficzne jednak działają. Jednak jest coś, jakby duchowy świat, który nie możemy tego pokazać fizycznie, ale jest coś takiego, że siłą naszej woli przekazujemy dalej informacje. A te informacje wracają albo przyciągają pewne rzeczy. Tak samo stwierdzono było na zasadzie delfinów i wielorybów, które żyją w całym oceanie i jak oni przekazują informacje tak daleko o tym samym gatunku, który tak naprawdę jesteś na przykład w Australii albo jesteś w Afryce i te gatunki zachowują się tak podobno i tak samo jak ten i ten, z takiej odległościach. Nigdy się nie widziały wcześniej. I też stwierdzili, że właśnie przez te pola morficzne wieloryby mogą wysyłać jakby wiadomości i na tysiące kilometrów polach jakby informacyjnych. Ja też kiedyś tak rozmawiałem na tym programie, mówiłem właśnie o tym, że na przykład ty myślisz, że masz pamięć w mózgu, a naprawdę jej nie masz, tylko ściągasz informacje, jesteś jakby anteną, odbiornikiem. I tu takie potwierdzenie było dla mnie wstrząsające, że już ludzie nad tym pracują, żeby rozszyfrować to, ale wielkie instytucje nie chcą tego podjąć się z tego względu, że obawiają się, że ich, można powiedzieć, zasady będą całkowicie obalone. A który doktor, która instytucja chce podjąć się takiego wyzwania? Dlatego, moi drodzy, tak odchodzą od tego wszystkiego, co powiedziałem, powiem wam, że naprawdę jest ważne dla nas jako ludzi, żebyśmy czasem z tych boksów, w które zostaliśmy wrzuceni, wyglądali trochę z boku i zobaczyli z innej perspektywy na to wszystko, co się naprawdę dzieje, w jakim pięknym świecie my żyjemy. Naprawdę to wszystko, nienawidzę tego, rozmawiać o politykach, myśleć o tym, co tam się dzieje, bo to nie jest mój temat, nie moje sprawy. Ale naprawdę poza tym wszystkim, tym cyrkiem, co się dzieje na Ziemi, kim my jesteśmy? Czego my nie wiemy? My naprawdę nie wiemy niczego. Ostatnio także w następnym odcinku opowiem wam, jak zakłamali daty historyczne, jak w ogóle 300 lat historii zostało jakby ścięte. Ale to w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie tego odcinka i pozdrawiam was wszystkich.